na sparing, który był zaplanowany na 20 marca, został odwołany. I taka sama decyzja będzie również, jeżeli chodzi o 21 marca, o nasz sparing z Wrocławiem w Gorzowie. No też ten sparing niestety się nie odbędzie z przyczyn technicznych, pogodowych, jeżeli chodzi o tor. Mieliśmy zaplanowane w naszym kalendarzu również sparingi z Zapotorem Toruń. 23 marca ten również sparing niestety z przyczyn na razie technicznych jest niestety odwołany. Jedyną datą, jeżeli chodzi o aktualny termin sparingowy, to jest podtrzymywany cały czas termin 30 marca w Toruniu. Mieliśmy zaplanowaną datę również 28 marca na Memoriał Edwarda Jancarza. No tutaj niestety przeszkodą są regulacje rządowe, czyli jakby brak możliwości stworzenia dzisiaj imprezy masowej z obecnością kibiców i w związku z tą całą sytuacją, która nas spotyka, również aktualnie ze strefą czerwoną, którą mamy w województwie. Powoduje to, że z zarządem ustaliliśmy, że nie widzimy sensu organizacji memoriału w dacie 28 marca i ta data zostanie przeniesiona memoriału, czyli organizacji memoriału na 23 maja. Zaczynamy pierwszy mecz inauguracyjny w Lesznie 4 kwietnia. Prawdopodobieństwo oczywiście pierwszego meczu z Lublinem w Gorzowie 11 kwietnia. Prawdopodobieństwo jest takie, wszystko na to wskazuje, że ten mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Mamy pewnego rodzaju zaplanowane rekompensatę dla naszych kibiców, którzy zakupili karnety na sezon 2021 i uzgodniliśmy z zarządem i taką decyzję dzisiaj przedstawiamy, że jeżeli Stal Gorzów znajdzie się w fazie play-off w czwórce najlepszych drużyn, to rekompensatą ewentualnie za brak możliwości udziału kibiców w meczu z Lublinem byłoby możliwość puszczenia kibiców na pierwszy mecz w rundzie play-off i taką rekompensatę kibicom chcielibyśmy zaproponować za utratę możliwości uczestnictwa w tym pierwszym meczu.